Jest jakiś projekt, w którym pan pracował, który darzy pan szczególnym sentymentem, że tak, z jakiego powodu? No, było wiele projektów, które robiliśmy, a które niestety nie ujrzało światła dziennego na rynku, w produkcji. Ja osobiście, ponieważ jak wielu różnych kolegów działaliśmy nie tylko jako pracownicy etatowi Instytutu, ale również jako tak zwani wolni strzelcy, projektowaliśmy różne rzeczy dla różnych celów, dla różnych potrzeb, wraz z kolegami Jerzym Słowikowskim i Stefanem Solikiem. Od początku lat 60. rozpoczęliśmy współpracę z Centralą Produktów Naftowych i tam zaprojektowaliśmy taki total design, taki program identyfikacji firmowej, od znaku firmowego poprzez wystrój stacji, środki transportu, grafikę firmową. No, przez 35 lat realizowałem ten program. To była dość znana w Polsce firma, którą, tak jak śmieję się, zadziobał Orlen, prawda, dopiero w latach 90. Ale przez 35 lat ten program był rozwijany w skali krajowej. No a od 28 już chyba lat współpracuję z Metrem Warszawskim, gdzie projektowaliśmy na początku z kolegą Romanem Duszkiem, który potem wyjechał do Stanów, ale ja potem realizowałem cały ten proces, program informacji wizualnej, funkcjonalnej dla pasażerów metra warszawskiego, co można obserwować na stacjach do dzisiaj.